Dostałeś wysoki rachunek za prąd? W twoim mieszkaniu jest zimno pomimo ogromnych kosztów ogrzewania? Takie były problemy również mieszkańców tego budynku. Ale to się zmieniło. Są oni bowiem członkami spółdzielni mieszkaniowej, która dostała pożyczkę na efektywność energetyczną. Za te pieniądze w mieszkaniach wymieniono instalacje grzewcze na nowoczesne. Ocieplono strych i ściany budynku. A na dachu zamontowano kolektory słoneczne. Teraz mieszkańcy nie tylko cieszą się ciepłem, ale mają też o 60% niższe rachunki. Jak tego dokonali? Zgłosili się do punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie. Punkt informacyjny jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, głuchych i słabosłyszących oraz niewidomych i słabowidzących. Tam okazało się, że spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i samorządy mogą otrzymać od 100 tysięcy do nawet 3 milionów 200 tysięcy złotych. Czas spłaty? Do 20 lat. Więc nie marznij, tylko poczytaj informacje na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Albo po prostu zadzwoń 12 616 0616. Użyj hasła pożyczka na efektywność energetyczną. Fundusze europejskie są dobre dla środowiska. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.